Dobra, to cześć. Ja opowiem wam trochę, chciałbym wam trochę opowiedzieć o tym, o podstawowych działaniach i usłudze Dockera. Co prawda seminarka trochę bardziej wyszła z wirtualizacji, konteneryzacji i tak dalej. Także bardziej teoretyczne rzeczy niż praktyczne. Ale mam nadzieję, że wciąż się trochę, w sensie bardziej się wolałem skupić na teorii niż na praktyce, bo dokumentację każdy może sobie poczytać. Dobra, także taki będzie dzisiaj plan. Czyli najpierw jakiś wstęp teoretyczny, czym jest wirtualizacja, czym jest konteneryzacja, jakie są zalety konteneryzacji, gdzie tak idzie kontener się zastosuje i z jakiego oprogramowania się do tego korzysta. A potem część praktyczna, czyli tworzenie kontenerów, sieci kontenerów, łączenie ich, zarządzanie pamięcią, miejscem dysku i trwałymi zasobami kontenerów. No i potem pokażę mniej więcej, jak to zrobić, wszystko połączyć w jedno i jak to wszystko scalić. No i najlepiej uprościć jeszcze przy okazji, bo to będzie wszystko pokazywane od podstaw. Dobra, czyli różnica między wirtualizacją a konteneryzacją. Konteneryzacja i wirtualizacja to są dwa bardzo podobne pojęcia, bo obydwa sprowadzają się do tego, że jakąś aplikację albo usługę, cokolwiek chcemy odpalić w odizolowanym środowisku od całej reszty. I standardowo, no, nie wiem, pewnie korzystaliście z VirtualBoxa, pewnie korzystaliście z VirtualBoxa na jakieś zajęcia czy coś. Gdzie trzeba na przykład odpalić jakiś stary system, jakiegoś Windowsa XP czy Linuxa na Windowsie i stawialiście sobie specjalnie pod to, instalowaliście VirtualBox, stawialiście cały system z obrazu, instalowaliście tego i wtedy emulowaliście osobną maszynę, tak? Czyli wtedy system gość, guestOS, tak? Czyli nie wiem, na przykład jakiś Linux na Windowsie, myślał, że jest na swojej osobnej maszynie, bo wtedy symulowane było wszystko. I na dobrą sprawę system gość nie wiedział nawet, że nie musiał nawet wiedzieć, że jest wirtualizowany. No i to jest całkiem spoko, bo to zapewnia bardzo duży poziom izolacji i pozwala na bardzo dużo rzeczy naraz. Czyli tutaj tak, tutaj widać, że jest wszystko tam po kolei odizolowane, aplikacja, binarki, system, wszystko jest osobno. Stoi sobie na jakimś tam systemie operacyjnym. W przypadku konteneryzacji to się wszystko trochę upraszcza, ponieważ tak naprawdę binarki i aplikacje stoją obok siebie, korzystając z kernela często tego systemu hosta. Czyli w przypadku tutaj mamy jakiś tam system operacyjny i jakiś silnik konteneryzacji, na tym prostym stoją kontenerki, a w tych kontenerach aplikacje. To są takie główne różnice. Czy wszystko do tej pory jest jasne? Jakieś pytania? Ok, lecimy dalej. W sumie odpalę sobie salę 23. Ok, tak, czyli jakie są zalety konteneryzacji? No, wszystko co odpalamy na tych kontenerach jest odizolowane od, przynajmniej teoretycznie, jest odizolowane od naszego hosta. To potem przejdę dalej. Opowiem więcej trochę o tym, ale w teorii nie powinno mieć dostępu do zasobów ani innych kontenerów, ani hosta, czyli tego systemu, na którym to wszystko stoi. Czyli bare metal tak zwany, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś tam system, to ten system stoi na bare metalu. I potem na tym bare metalu, na tym systemie stawiamy sobie kontenerki i one sobie hulają. No i to jest o wiele bezpieczniejsze niż jakby odpalać to wszystko na tym samym poziomie. Drugą zaletą jest to, że jest łatwe skalowanie. Czyli jak mamy na przykład jedną aplikację, którą chcemy sobie postawić, no i nagle stwierdzamy, że jedna instancja tej aplikacji nam nie wystarcza i potrzebuje na przykład 40 takich instancji, to kwestia stworzenia dodatkowych instancji to jest napisanie jednej czy dwóch linii w komendzie i tyle. No, i odpalasz to 40 razy jedną aplikację i każda aplikacja musi żyć z inną aplikacją na tym komputerze. I nie wie nawet o tym, że istnieją inne aplikacje takie jak ona. Całkiem przydatna sprawa. Szczególnie właśnie przy zastosowaniach cloudowych czy sieciowych. Wtedy się stosuje jakieś tam load balancery i inne gówna, ale
tego to można dalej iść. Kontenery są przenośne. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy jakiś kontener i na przykład nie mam, mam jakąś aplikację napisaną w Pythonie, która wykorzystuje jakieś tam konkretne biblioteki i te biblioteki podinstalowaliśmy pod nasz kontener, to możemy ten kontener wziąć, przerzucić na inny system. To może być nawet inny system operacyjny pomiędzy Windowsem a Linuxem albo Maciem. Możemy sobie ten kontenerek przerzucać dowolnie i wszędzie on będzie działać tak samo. Przynajmniej w teorii. No, w praktyce to czasami się trochę różni, ale w większości przypadków działa tak jak powinno działać i wszędzie będzie działać tak samo, bo to jest odizolowany kontenerek, który ma wszystkie swoje potrzebne biblioteki do tego, żeby uruchamiać tą jedną aplikację, którą on posiada. Są o wiele wydajniejsze niż maszyny wirtualne. Jak tutaj zobaczycie, to widzicie, że maszyna wirtualna musi sobie odpalić cały system operacyjny i dopiero na tym systemie operacyjnym możemy postawić jakąś aplikację. Tutaj w przypadku kontenerów to nie odpalamy, system już stoi, my na nim odpalamy, tylko doładowujemy jakieś paczki i odpalamy aplikację. To jest o wiele bardziej wydajne, o wiele mniej zasobożerne. I z domysłu jest to, wszystkie zasoby są alokowane dynamicznie. To znaczy, że aplikacja nie rezerwuje sobie na przykład 4 giga RAM-u, jak nie wiem, na przykład nie, maszyny wirtualne albo aplikacje javowe na dzień dobry stwierdzają, że będą potrzebowały do 4 giga RAM-u, więc zabierają 4 giga RAM-u systemu i koniec. I te 4 giga sobie rezerwują i to jest ich. W przypadku kontenerów, przeważnie w większości kontenerów, silników kontenerowych, te zasoby są lokowane dynamicznie, czyli maszyna nie przejmuje, nie blokuje jakiejś tam zadanej ilości zasobów, czy jakiejś tam ilości RAM-u, procesorów, tych rdzeni, wątków. Nie zżera tego, nie blokuje, tylko wykorzystuje tyle, ile potrzebuje. Potem szybsze uruchamianie, no to jest powiązane z tym, że to jest wydajniejsze niż VM-ka. No bo nie, no jak odpalamy VM-kę, to na dobrą sprawę musimy odpalić cały system operacyjny, tak? Czyli to zależy od tego, jak szybki mamy dysk, ale no odpalenie Linuxa trwa, no nie wiem, już teraz przy SSD-kach to nie jest aż tak dużo, no ale powiedzmy, że na 20 sekund, 30 sekund, tylko tego przy SSD-ku nowym, a kwestia odpalenia Ubuntu na kontenerku to są mikrosekundy. Zademonstruję potem, ale kontenerek z Ubuntu, taki podstawowy, odpala się tak szybko, jak tylko możliwe. No praktycznie zaraz po wpisaniu komendy on dociąga paczki i odpala kontenerek, już mamy osobną instancję Ubuntu na komputerze. Bardzo szybko i praktycznie niezauważalnie. Szybkie pytanie. Czy można w takim razie tej konteneryzacji używać nie do odpalania całego systemu, ale konkretnej aplikacji, którą byśmy chcieli, żeby właśnie w razie czego nie miała wpływu na nasz normalny system, tylko żeby była właśnie gdzieś odpalona w takim kontenerze? To jest właśnie główny powód, dla którego się korzysta z kontenerów, właśnie do pojedynczych aplikacji. No właśnie dlatego, że właśnie ze względu na te wszystkie zalety, tak, czyli są szybkie, przenośne, skalowalne, bardzo dużo aplikacji po prostu się pakuje do kontenerka i lecisz. I możesz wtedy to osoby, które pracują nad tą aplikacją, tak deweloperzy, wszyscy mają tą samą wersję i to samo środowisko, także każdemu działa tak samo, a po co więcej to środowisko jest dokładnie takie samo jak na produkcji, bo potem się po prostu wrzuca na serwer, tak, na produkcję aplikacje w tym kontenerze, tylko że na przykład powiela się 40 razy i podpina odpowiednie te inne serwisy pod nią. Dlatego właśnie to jest bardzo fajne do tworzenia pojedynczych aplikacji, pojedynczych programów. Raczej się nie korzysta tego jako systemów operacyjnych, bo no, były takie szalone pomysły, jak właśnie Rancher OS, który tak naprawdę wszystkie swoje serwisy odpala w kontenerach. Także jedyne co robił system D, tak, czyli standardowo jak odpala się Linux, to odpala się system D, a potem system odpala network i tak dalej. W przypadku Rancher OS-a system D odpalał tylko i wyłącznie Dockera
i cała reszta już leciała w Dockerze. Czyli właśnie cron, networking, SSH, to wszystko było w Dockerkach. Wszystko było, każdy serwis Linuxowy, każdy komponent Linuxa, nawet kurczę, nawet konsola, terminal, shell, bash, wszystko było odpalane w kontenerkach osobnych. To było niesamowite. Nie pożyło to długo, ale było. Teraz potem właśnie takie podobne systemy dalej są wykorzystywane jak CoreOS, ale nie wiem na ile one teraz, nie wiem czy one mają równie szalone pomysły, jeśli chodzi właśnie o wykorzystywanie kontenerów, ale da się. Dobra, no i właśnie teraz przejdziemy do tych zastosowań kontenerów, czyli najczęściej jest to wykorzystywane w przypadku aplikacji, które wymagają jakiegoś odizolowanego środowiska, czyli jakaś aplikacja, która potrzebuje konkretnych paczek. Pythonowa, aplikacja Pythonowa, która potrzebuje na przykład konkretnej wersji paczki czy konkretnej wersji Pythona, żeby działać. No i to jest tak naprawdę bardzo fajna alternatywa dla VNW-ów Pythonowych, czyli tam Virtual Environment. Można po prostu sobie odpalić kontenerek Pythonowy i już, i mamy Pythonowy kontenerek, w którym możemy sobie pracować. Potem to jest CI/CD pipeline. CI/CD to jest Continuous Integration, Continuous Development i pipeliny są integralną częścią tych dwóch pojęć. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie aplikacje, które piszemy, przechodzą tak naprawdę bezpośrednio z Gita na produkcję. To się właśnie nazywa Continuous Integration, czyli puszczamy na mastera jakąś tam wersję i ta wersja przechodzi jakąś tam serię testów na pipeline'ach. To pipeline to właśnie kolejna część, tak? Czyli jeżeli mamy jakąś tam, puszczamy commita, pipeline'y odpalają kontenerek z tą, odpalają jakąś tam maszynkę właśnie, jakiś kontenerek na maszynce, odpalają testy na tej aplikacji w kontenerku i jak przejdą, to przejdą i leci od razu na produkcję. Nie ma bez pytań. Leci dalej. I przechodzi tak, przechodzi, nie przechodzi. I właśnie po to są super kontenerki, bo one pozwalają szybko postawić i zabić jakąś tam instancję. I dzięki temu na repozytorium przy każdym komicie można sprawdzać od razu, czy aplikacja działa, czy nie. I potem robić coś tam w zależności od tego. Przy web developmentie jest super przydatne są kontenerki, bo potem pokażę, ale ogólnie pozwalają bardzo łatwo łączyć całe zestawy aplikacji, bo możemy nie tylko przekazywać sobie jeden kontener, możemy te kontenery połączyć w 3 czy 4. Na przykład możemy mieć aplikację frontendową, aplikację backendową i aplikację bazodanową i te wszystkie trzy aplikacje mogą ze sobą gadać, ale nie gadać z nikim innym i nie być połączone pod nic innego. Dzięki temu właśnie one są odizolowane, bezpieczne i możemy sobie znowu je przekazywać i każdy ma to samo środowisko deweloperskie. Super sprawa. I cokolwiek, tak naprawdę, co nie wymaga bezpośredniego dostępu do maszyny, czyli cokolwiek, co każdą aplikację tak naprawdę można postawić w kontenerku. To wymaga mniej lub więcej zabawy z tym, ale tak naprawdę każdą aplikację da się postawić w kontenerze. No ale nie każdą się powinno, ale każdą się da. Raczej właśnie takie mniejsze aplikacje się stawia w kontenerach. Dobra. Jak coś, to przerywajcie. Mi to nie przeszkadza. Okej. Okay. Takie pytanie. Tak. Wine to nie jest coś podobnego do uruchamiania na przykład jakichś gier pod Linuxem? Zasada działania Wine'a jest trochę inna. Wine, nie jestem pewien teraz jak on działa. Wiem, że na pewno ma kilka trybów działania. Tak jak Proton, tak? Proton jest trochę bardziej zaawansowaną wersją Wine'a, tamtą rozwiniętą potem przez Valve. To one, z tego co wiem, albo odpalają jakąś tam sobie maszynkę z samym DirectX-em, albo tłumaczą DirectX-a na OpenGL-a. Bo największym właśnie problemem z odpalaniem gier na Linuxie jest to, że na Linuxie nie ma DirectX-a. Bo to jest Windowsowski wymysł Microsoftowy. I albo one tłumaczą dyrektywy DirectX-a na OpenGL-a, albo właśnie odpalają maszynę wirtualną, ale raczej nie kontener. Ale głowy nie dam, raczej to nie jest kontener. Aha, dzięki. Spoko.
Dobra, to teraz przejdziemy do oprogramowania obsługi kontenerów, czyli czym się różni Kubernetes od Dockera. Te K8S czyta się Kubernetes, nie kwestionujcie tego. Niektórzy ludzie mają naprawdę ciekawe podejście do nazw, o czym się teraz przekonacie. Dobra, czyli tak. Tak naprawdę obsługa kontenerów składa się z dwóch rzeczy, czyli silnika kontenerów, nie nam całą obsługę kontenera, czyli pozwala nam stawiać, mordować, łączyć kontenery. Takim silnikiem jest na przykład Docker, chyba jeden z najbardziej popularnych, chociaż ostatnio bardzo mocno upadł od łaski, patrząc na to, że niektóre jego wersje Dockera potrafiły psuć inne wersje Dockera i ogólnie robi się brudno z nim. Bardzo dużo firm odchodzi już od Dockera. LXC/LXD to są takie protoplaści. LXC to taki protoplasta kontenerów. LXC to jest skrót od Linux Containers, coś w tym stylu. Nigdy z tego nie korzystałem, ale coś takiego istnieje. I też jest alternatywą dla Dockera i było w bodajże 5 lat przed Dockerem już zaczynało pierwsze release LXC, ale nie wiem, nie spotkałem się z tym jeszcze w praktyce. Potem jest Rocket. Rocket to jest specjalny silnik kontenerów, który powstał bardziej skupiający się na bezpieczeństwie niż Docker, bo Docker jest średnio bezpieczny. Jak na kontenerki. To jest mało bezpieczne rozwiązanie, bardzo dużo osób ma takie zdanie. I ogólnie jak się odchodzi od Dockera, to właśnie raczej się odchodzi w stronę Rocketa, czyli tego core OS-owego rozwiązania, w stronę Podmana. To jest rozwiązanie od Red Hata. Red Hat bardzo mocno teraz na swoich systemach, właśnie Red Hat oraz CentOS cisną właśnie w stronę Podmana, bo dewelopują go, tak, i on tam ma jakieś tam funkcje. No, na dobrą sprawę to wszystko działa tak samo, tylko co, ja już nie wgłębiałem się aż tak bardzo w różnicę pomiędzy nimi. Jest też coś takiego, co się nazywa WPaRS. To jest IBM-owskie rozwiązanie. I teraz taka ciekawostka. Te trzy ostatnie, Rocket, Podman i WPaRS, to wszystko teraz są IBM-owskie rozwiązanie. Bo Rocket jest od właśnie CoreOS-a, który został wchłonięty przez Red Hata, a z kolei IBM pod koniec zeszłego roku wykupił Red Hata. Także te wszystkie trzy rozwiązania efektywnie wszystkie trzy są od IBM-u. Z tego co wiem, Rocket i Podman są w miarę ok. WPaRS nie słyszałem nic o nim i sądzę, że jest ku temu jakiś powód, bo ogólnie wszystkie rzeczy, które są od IBM-u, raczej unikam. IBM ma bardzo ciekawe praktyki i raczej pracownicy nawet IBM-u nie polecają produktów IBM-u. Dalej. Teraz, jeżeli mamy już taki silnik kontenerów, to możemy sobie na nim pracować oczywiście, możemy odpalać wszystko z komendy z palca. Albo możemy wykorzystać coś się nazywa Container Orchestrator. No i taki najpopularniejszy, bo najbardziej podstawowy w przypadku Dockera, to jest Docker Compose. Docker Compose to jest takie proste narzędzie, które pozwala napisać jakiś skrypt, który będzie wywoływał się i pilnował na przykład, żeby ten kontener wstał razem z tym, a potem się podłączył pod ten i jeżeli ten padnie, to żeby się zresetował, a jeżeli ten padnie, to żeby ten się zresetował. Bardzo fajne narzędzie, pokażę Wam potem jakieś skrypty w tym. Proste w miarę i wygodne, ale raczej nie wykorzystywane na produkcji, bo jest mało stabilne, czy coś w stylu. Potem K8S, czyli Kubernetes, to jest taki jeden z najbardziej popularnych orkestratorów. O ile się nie mylę, został stworzony przez Google'a i współpracuje z wszystkimi tymi silnikami kontenerów. Na pewno współpracuje z Dockerem, Rocketem i Podmanem. Chyba z LXC/LXD też. LXD to jest po prostu nowsza wersja LXC. Tak w skrócie, bo to jest jakaś tam bardziej rozwinięta wersja LXC. Nieważne. Coś tam LXC jest pod spodem LXD. Jakieś tam są dziwne rzeczy. To wszystko jest tak skomplikowane, że to nie warto się teraz bardziej zagłębiać. Rancher.
Jak wspominałem wcześniej o Rancher OS-ie, to od Rancher OS-a jest, to jest właśnie od tych samych ludzi, od co zrobili Ranchera. Rancher to kolejny po prostu orkiestrator do kontenerków. Z całkiem przyjemnym GUI, fajna sprawa, wygodne, ale raczej nie wykorzystywany, raczej nie spotkałem się, żeby ktoś to z tego korzystał, na przykład nie u mnie w firmie. U mnie w firmie bardzo mocno ciśnięte jest OpenShift. OpenShift jest, jest produktem Red Hatowskim znowu. I jak to Red Hat lubi robić, czyli biorą darmowe rozwiązanie, dorzucają do niego parę swoich funkcji i mówią, że jest ich. To jest stworzone na Kubernetesie. Jest reklamowany jako enterprise'owa wersja Kubernetesa. Nie wiem, na ile to jest prawda, nie korzystałem z niego jeszcze, ale sądzę, że w najbliższych dniach, najbliższych tygodniach, miesiącach będę miał okazję z nim trochę spędzić czasu, także będę mógł trochę może o nim więcej potem opowiedzieć. No i Portainer. Korzystałem z niego, teraz bodajże strona Robotic Areny, stary serwer, tak WCSS nowy nasz, działa ten, działa właśnie na Portainerze i jest super. To jest właśnie, odpala się go, tak naprawdę to jest orkiestrator do kontenerów, który można odpalić z kontenera. Możemy sobie po prostu odpalić kontenerek z Dockerem, jest gotowy, taki odpalamy Docker Compose App Portainer, tylko dajemy mu odpowiednie uprawnienie podwyższone i on może zarządzać wszystkimi innymi kontenerami. Jest zajebiste, bo no, to jest znowu tak, to, że można skonteneryzować, można wszystko, nawet orkestrator, nawet zarządzanie kontenerami można skonteneryzować. Czemu nie? Dobra. Standardowo przepiękna i zjawiskowa. A skoro czas na Balbinę, to czas to jest trochę, na trochę praktyki. Dobrze. Zaraz, bo zgubiłem teraz to okno. Tutaj jest, dobra. Jesteśmy. Dobra. Obiecałem wam, że pokażę wam trochę Dockerka. Także tego zamierzam dotrzymać. Dockera ogólnie obsługuje się z poziomu konsoli. Są do tego GUI, ale szanujmy się, jesteśmy dorosłymi ludźmi i no, wystarczy nam konsola. Widać, że tutaj konsola ma bardzo dużo komend, ale na dobrą sprawę ich tak dużo nie potrzeba. Przede wszystkim Docker PS, który pokazuje nam obecnie działające kontenerki. Docker logs, które może pokazać nam logi z kontenera, Docker run, Docker rm, Docker network, potem wszystko przejdziemy. Zacznijmy od po prostu odpalania sobie jakieś tam konsolki, czyli odpalimy sobie Docker run i musimy podłączyć się, wejść w tryb interaktywny z tą konsolą, którą sobie odpalimy, bo ja chcę odpalić na przykład Ubuntu. No to no, mam Docker run TI, to jest interactive mode, tak? Czyli podłączam się jednocześnie klawiaturą i ekranem. Mogę wybrać tylko podłączenie się klawiaturą albo tylko podłączenie się ekranem. Nie pamiętam dokładnie teraz, które jest do czego. No i powiedzmy, że sobie odpalimy Ubuntu. No i już. Tak, już działa sobie Ubuntu, które jest zupełnie odizolowane od całej reszty systemu. Jak widzicie, są tutaj jakieś tam rzeczy dookoła. Ale jak sobie zrobię tak, to w sumie to nic się za bardzo nie spanie, bo ls nie ma takiego czegoś, cd nie ma czegoś takiego, exit działa dalej, ale no nie istnieje już ten kontener, bo dalej mam wszystkie rzeczy, które miałem wcześniej, bo to był kontener. Ten kontener był, tego kontenera już nie ma. To jest bodajże ten tutaj. Ubuntu, bin bash, exited 16 seconds ago, peaceful, easily. No właśnie, to jest kolejna rzecz fajna w Dockerze. Dobra, powiedzmy, że sobie, ok. Tak, czyli tak właśnie działało, tak właśnie działają kontenerki. Szybko, sprawnie i wygodnie. Tak się po prostu tworzy, tak się tworzy kontenerek z gotowych obrazów. Gdzie takie obrazy można znaleźć? Bardzo dużo takich obrazów jest na Docker Hubie. Jeżeli wejdziecie sobie na stronę docker.hub, podlinkuję zaraz,
Znajdziecie tam multum kontener, multum różnych kontenerków. Chyba Nie trzeba wiem, się czy tak zalogować. planujesz, ale nie widzimy tego. Nie planuję, nie pokazuję wam tego. Nie zamierzam wam pokazać, chcę tylko wysłać linka. Nie będziemy przechodzić przez wszystkie po kolei. I oficjalnych, nieoficjalnych, robionych przez ludzi, robionych przez firmy open source'owych, cloud source'owych, wszystko tam jest. Także jeżeli sobie chce, czego dusza zażyczy, to macie. Ja mam w tym momencie postawionych jakieś tam parę kontenerów sobie ściągnąłem, tak, Pythonem, Ubuntu, HuMI. Są super wygodne, bo to jest kwestia znowu, klikasz guzik, odpalasz, jest, potem nie potrzebujesz już, zamykasz, zabijasz. No i nie trzeba ściągać całego systemu, bo to wszystko waży na jakieś tam śmieszne rozmiary. No. Python może nie aż tak śmieszny, ale pełnoprawny Ubuntu za 73 mega? No ja biorę. Pythona też da się strasznie odchudzić. Szczególnie, że bardzo dużo kontenerów działa na czymś, co się nazywa Alpine. To jest specjalna wersja Linuxa, która jest tak uboga, jak tylko się da. Zaraz sprawdzę, ile waży Alpine. Alpine waży 7, wróć. Alpine waży 5, 6 mega. I to jest pełen Linux. Jak sobie wyjdziemy, no widać, jest Linux. I może sobie, no, co prawda nie ma tam za dużo, chyba nawet V, o V jest, okej, okay, dobra, tak jak mówiłem wcześniej, V jest wszędzie. Vima już nie ma, Nano nie ma, Imaxa nie ma, Kurla nie ma, Pinga nie ma, o Ping jest, okej. Okay. To coś nowego, bo na tym, na dokerowej wersji Ubuntu nie ma pinga. Taki fun fact. Ale bardzo dużo rzeczy jest po prostu wyrżniętych z niego i możemy sobie na tej podstawie, jakiś tam podstawowy Linux, tak? Możemy sobie doinstalować do niego parę rzeczy i potem zapisać to. Za chwilę pokażę, jak to się robi. Ale za chwilę pokażę, w jaki sposób stworzyć taki kontenerek sobie samemu na podstawie właśnie jakiegoś Alpina czegoś. Dobra. Co teraz? Teraz chcę pokażę wam, jak się tworzy sieci. Bo fajnie, jak mamy jeden kontener, tak? Powiedzmy, że sobie w ogóle go nazwiemy. No powiedzmy Linux albo kontenerek 1. Kont 1, ok. To jest wszystkiego. I odpalamy sobie tutaj Ubuntu. No i działa sobie Ubuntu. Potem odpalamy kolejną konsolę. Odpalamy sobie jakąś tam inną rzecz. No nie wiem, co możemy sobie odpalić. Możemy sobie odpalić HuMI. HuMI jest super. Gdzie to jest? Gdzieś tutaj jest, o. Dobra, mam go. Ale znowu jakieś tam imię do niego nadamy, bo czemu nie? Możemy mu nadawać imiona, ale nie każdy, ale nie musimy. Jeżeli nadamy imię, okay. Jeżeli nadamy mu imię, odpalimy kolejną konsolę, to tutaj widzimy jakiś tam names. Dzięki temu mamy łatwy sposób, dzięki któremu możemy się dostać do tego kontenerka. Na przykład możemy sobie zobaczyć logi kontenerków. Super sprawa. Dlatego opłaca się dawać imiona, ale jeżeli tego nie zrobimy, Docker nas trzyma, Docker ma nasze plecy i nazywamy ciekawe, nadajemy losowe imiona, na przykład Vibrant Austin, Sirin Vahandemira, Tender Chatterjee i tak dalej. Ogólnie za każdym razem daje jakąś tam losowe imię. I kontenery identyfikują się za pomocą dwóch rzeczy, albo swoim kontenerem ID, czyli tutaj 192, albo swoim imieniu. Czyli właśnie możemy sobie zrobić docker logs 195a92 i pokaże nam logi do kontenerka cond2, czyli tego, na którym mamy HuMI. Ale to nie wszystko, do czego się wykorzystuje te imiona. Jak się stworzy sieć, czyli stworzymy sobie jakąś sieć, tak? Docker network create sieci. Docker network create sieć, czyli tworzymy sieć, nazwę sieć. Teraz jak sobie zobaczymy,
No i pokazuje nam listę jakichś tam rzeczy, które mamy. Docker Network. Sorry za przerwę, ale mam takie pytanie, czy tylko dla mnie jest tak rozpikselowany obraz? To u mnie błąd, czy ktoś się też ma coś takiego? No mi też trochę jakoś spadło. To czekaj chwilę, spróbuję wyłączyć i włączyć kamerkę, może poprawi. Jak tam teraz? Teraz super, dzięki. Dobra, to dawajcie znać w razie czego. Ok. Czyli teraz chcemy podłączyć te dwa kontenery do siebie, czyli siecią. To się robi bardzo prosto. Docker Network Connect. I teraz nie pamiętam, co było pierwsze. Kontenery czy sieć? Jajko czy kura? Spróbujemy. Dobrze, najpierw była sieć. Dobrze, czyli teraz podobimy sobie te dwa kontenerki. Teraz możemy sobie zobaczyć coś więcej. Docker Network Inspect i sieć. To wysyła nam JSON-a. Jak to standardowo nie może być za prosto. Jak sobie zobaczymy w tym JSON-ie, to możemy zobaczyć właśnie, że jest jakiś tam driver, network, config i tak dalej. I możemy tutaj zobaczyć, że kontenery, które są podłączone, czyli kontener drugi, kontener pierwszy. Kontener drugi to jest ten kontener, na którym mam jakiś tam HUEMI. Teraz pokażę czemu. Tam jest HUEMI. Tutaj jest ten HUEMI, a tutaj jest nasz Ubuntu. Tak, zrobimy tak. Update, bo muszę ściągnąć jedną rzecz, bo oczywiście tutaj nie ma nic. Także muszę sobie dociągnąć curla. Pewnie wiecie, co to curl, jak nie, to poznacie, jak zobaczycie. Także chwilę sobie poczekamy, aż on to wszystko zaktualizuje. I apt install curl. 16 mega dodatkowe. No to jest dwukrotność tego obrazu, tak swoją drogą. Właśnie powiększyliśmy, właśnie zwiększyliśmy zajętość pamięci przez ten system trzykrotnie, bo zeszliśmy z 7 mega, dodaliśmy do niego kolejne 16. A to teraz pytanie, jak to ma teraz właśnie te zajmuje miejsce? W momencie, kiedy wyłączysz tego Dockera, to się wszystko kasuje, czy nadal zostaje w pamięci naszego komputera? To tak, to zależy. Zależy. Bo tak, jeżeli ja wyjdę sobie z tej konsoli, to w sumie to możemy z niej wyjść. To jesteśmy z powrotem na moim hoście. I on już się nam nie pokazuje. Ale on dalej istnieje. Widzicie, że tutaj istnieje dalej ten kont 1, tylko że on jest status exited. On dalej będzie dostępny na naszym systemie. Żeby się do niego dostać, musimy. Kurczę. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była. Chyba start? Tak. Docker start TI kont 1. Nie. O, jesteśmy z powrotem, tak. Czyli można się z powrotem do niego podłączyć. Można go wyłączać, wstawiać i dalej będą sobie hulać. Ale jeżeli wyjdziemy z tego procesu, który jest trwający, czyli kontener będzie działać tylko wtedy, kiedy ma jakiś trwający proces, jakiś proces, który będzie cały czas coś mulił. W tym przypadku to jest nasz bash. Jeżeli, bo to jest nasz entry point do tego, potem pokażę, o co w tym chodzi jeszcze. Jeżeli byśmy wyłączyli to i, tak, czyli nie wejdziemy, nie odpalimy tego basha w trybie interaktywnym i nie damy mu żadnej innej komendy, to on wstanie, ale już nie będzie żył. Co? Okej. Okay. Skłamałem. Może, chociaż to może być coś innego, bo on nie powinien żyć. Okej. Okay. Dobra, tego się nie spodziewałem, ale to kiedyś tak działało, że jeżeli nie istniał, jeżeli nic nie było ciągłego, to on się po prostu wyłączył od razu. Może to jest jakaś kwestia, jakaś nowa wersja, bo oni, mówię, z każdą wersją Dockera bardzo dużo zmieniają. I bardzo często psują poprzednie wersje. Dobra, ale to, co chciałem wam teraz pokazać, jak już mamy tego curla, tak.
to możemy sobie wejść w to IP, które skopiowałem wcześniej, czyli IP tej drugiej maszynki, tej tutaj maszynki, w którym jest Huemaj odpalony. I on nam odpowie. Dzięki temu, że mamy to IP, dzięki temu, że są połączone siecią, możemy spingować to IP. Ale dzięki temu, że daliśmy mu wcześniej imię, możemy go spingować po imieniu. To jest super wygodna sprawa. Połączyliśmy teraz w sieci, mogą sobie pingować jedno drugiego. Ale na przykład nie możemy spingować maszyny. Nie możemy spingować naszego localhosta tutaj. Ale localhost może spingować maszynkę, o ile dobrze pamiętam. Tylko teraz nie pamiętam dokładnie na którym. To nie jest chyba to. Możliwe, że to będzie to. Ale nie pamiętam, czy dokładnie można. Okej, okay, nie można spingować po tej sieci, po której są podłączone tylko te dwa kontenery. Jak widzicie, nie ma odpowiedzi. A teraz spróbuję tą drugą sieć, która jest bridge'em. Domyślnie jest zawsze jedna sieć podłączona i ta sieć to jest bridge, który służy jako pośrednik pomiędzy kontenerem a systemem. Okej, okay, czyli też już nie działa, dobra. Ale znowu jest kolejna fajna rzecz. Kolejne ale powstaje teraz. Usuniemy sobie tego kod 2, bo nie potrzebujemy go na razie. Ale teraz możemy sobie zrobić tak. Kurczę, jak to szło teraz? Teraz muszę sobie odpalić ściągawkę. Okej. Minus P 80. Tym modyfikatorem podepniemy sobie port 80 na kontenerze HUEMAJ pod port 80 w naszym hoście. Co nie zadziała, bo muszę jeszcze usunąć znowu ten. Okej. Ale teraz jak sobie odpalimy komendę, widzimy, że tutaj port jest przeforwardowany. Jeżeli skrólujemy sobie teraz localhosta, widzimy, że odezwał się ten kontener. Bardzo fajna i przydatna rzecz. No dobra. Okej. To chyba tyle, jeśli chodzi o takie ważniejsze, mniej ważne rzeczy. Oczywiście można także podpinać pod kontenerki różne volumy tak zwane, czyli wirtualne, jakieś wirtualne zbiory pamięci, dzięki czemu możemy sobie dzielić pamięć pomiędzy jednym kontenerem a drugim, ale także możemy na przykład podłączyć folder na naszym komputerze, na naszym hoście pod kontenerek jakiś tam i ten kontenerek będziemy i zarówno host, jak i kontener będą miały wgląd na żywo w ten folder. Też bardzo fajna sprawa. Ale teraz przejdziemy do, żeby tego nie przedłużać, bo to tam już możecie sobie wyklikać w dokumentacji. Dokumentacja jest super, super rozbudowana i bardzo fajnie się ją czyta. Polecam serdecznie docs.docker.com. Podeślę linka, jakby ktoś chciał sobie jeszcze wczytać, jak to tam dokładnie działa, bo to wszystko jest opisane. Wrzucę linka do sali 23 znowu. Co tam było na general opisane? Aha, za chwilę zacznie, okej. Okay. Dobra. A teraz my przejdziemy sobie do kolejnej części, czyli części... Okej. Okay. Czy teraz wszystko widać? Dla mnie przynajmniej tak. Dobra. Widać. Mogłeś najwyżej kapkę powiększyć to, najwyżej tyle. Powiększyć. Ale to tak czysto kosmetycznie, nie?
Dobra, dobra, dobra. O, jest. Okay. No. Okej, nie. Tak będzie dobrze? Tak, że jest dobrze lepiej. Dobra, super. Dobra. Pamiętacie, jak mówiłem wam o tym Docker Compose? Docker Compose nie jest częścią core'owego Dockera, ale można go sobie doinstalować. Co, do czego bardzo, bardzo mocno zachęcam, bo jest zajebiście wygodna sprawa. Dobrze, czyli tak. Powiedzmy, że mamy jakąś tam właśnie, tutaj sobie mam zbudowaną jakąś tam przykładową, testową aplikację sieciową. Jakiś tutaj sobie stoi folder, w którym mam jakieś tam aplikacje napisane w Django, no jakaś tam backendowa. I powiedzmy, że sobie nad nią teraz pracuję. No i podpiąłem sobie pod to jakąś bazę danych, z której chcę korzystać, pod tą aplikację, no i mam swoją aplikację w osobnym kontenerze. Bo nie chcę, żeby wszystko działało w jednym, bo chcę, to wiadomo, kontenerki, to czemu nie odpalić tego w osobnej. Także tak wygląda składnia Docker Compose. Na początku definiujemy sobie wersję, z której korzystamy, co jest ważne, bo jak mówiłem wcześniej, Docker lubi psuć rzeczy i oni się nie boją psuć rzeczy, kiedy przechodzą dalej, a przechodzą dalej dosyć często i nie wiem, czy teraz nie ma czwartej wersji Compose'a, która się różni, te wersje z trójki już nie będą działały, chociaż niektóre wersje z trójki też nie działają z innymi wersjami z trójki, ze względu na to, że robią czasami po prostu jakieś dziwne zmiany, a potem wyzywają ludzi na GitHubie, jak mówią im o tych błędach. To tak, to jest YAML, plik YAMLowy. Tutaj jest wersja i tutaj sobie definiujemy serwisy, czyli nasze aplikacje, które mamy, które będą działać. Czyli powiedzmy, że tutaj tak, aplikacja DB, czyli baza danych, ma korzystać z obrazu Postgres, ma się restartować zawsze, chyba że specjalnie ją samą zatrzymam. Ma się nazywać ulam Postgres i ma korzystać z pliku env, czyli budować zmiany środowiskowe z pliku.env. No i to samo z VIP API ma, o, to jest z kolei ciekawsza sprawa, bo ten VIP API nie ma korzystać z gotowego obrazu, tylko ma korzystać z obrazu, który sam sobie wybuduje. I tutaj w tym przypadku podaję mu dyrektywę build i lokalizację, w której którą ma wybudować. No i powiedzmy, że ta lokalizacja to jest kropka slash code, czyli ta lokalizacja. I tutaj się znajduje coś takiego, co się nazywa Dockerfile. Czym jest Dockerfile? Dockerfile jest takim narzędziem, no, skryptem prawie, w którym budujemy sobie obraz dockerowy. Oczywiście nie musimy zaczynać od zera. Zawsze trzeba od czegoś zacząć. Także ja w tym miejscu zaczynam z Pythona 3.6. Mógłbym tylko zaczynać z Alpine'a i po prostu budować sobie od podstaw. Bo zaczynam od Pythona 3.6. Teraz tak, każda z tych komend to jest kolejna warstwa. Znaczy, no nie każda, ale większość z nich to jest osobna warstwa, na przykład tak. Czyli tutaj zaczynam od Pythona 3.6, czyli korzystam już z jakiegoś gotowego obrazu, potem zmieniam coś tam i to jest jakaś tam zmiana, którą wprowadzam, czyli kolejna warstwa. Potem jest kolejna warstwa, tworzę sobie folder code na moim kontenerze. Zmieniam, ustawiam sobie, że będę pracować z tego folderu code. I potem tak. To są kolejne rzeczy, kolejne kroki są bardzo ważne. Czyli kopiuję plik requirements.txt, w którym mam zdefiniowane rzeczy, które potrzebuję do mojego kontenerka, które chcę mieć w swoim kontenerku. I instaluję je. A potem odpalam kontener. To może się wydać trochę dziwne, ale to ma sens, uwierzcie mi. Odpalam kontener, a potem kopiuję rzeczy. Czemu tak robię? W sumie tak nie powinienem robić, ale robię tak dlatego, że wiem, że przynajmniej na etapie deweloperskim ten kontener nie musi za każdym razem tego kopiować. Poza tym CMD i entry point odpalą się tylko w momencie, kiedy to wszystko już się skończy. I wiem, że nie za każdym razem będę musiał, nie za każdym razem muszę kopiować całą zawartość tego code, bo w przypadku deweloperskim wiem, że na 100% będę korzystać z tego Docker Compose'a. A w tym Docker Compose'ie będę korzystać z tego, z tej dyrektywy. Dyrektywa volumes i wskazuje, że
folder code, ten tutaj, ma być podmontowany pod slash code, czyli pod ten tutaj folder, który został stworzony specjalnie w moim kontenerze. I dzięki temu, tutaj tak jeszcze mam, że polega na DB, czyli jeżeli DB padnie, to czekaj aż wstanie, że jest połączony z DB, czyli tam znowu i entry point, że masz korzystać z tego i odpalić to. Porty, które tutaj mam odpalone, tak, czyli jakiś tam port, który sobie zdefiniowałem w pliku env, ma być podpięty pod port 8080, który jest tutaj. I teraz, co to sprawia? Jak to działa? Działa tak. Klikam sobie Docker Compose up i już. I odpalają mi się obydwa kontenerki, i jeden i drugi. I tutaj widzicie, że tutaj jeden się odpalił, drugi się odpalił, podłączył się pod obydwa i ten tutaj się aktualizuje, ten sobie wstaje w międzyczasie, a potem ten będzie, ten tutaj dalej buduje i teraz czeka na bazę danych, aż ona wstanie do końca. No jak wstała, to leci dalej i leci, i leci, i leci. I w końcu obydwa kontenery sobie wstały. I jak wrócimy do terminala, możemy zobaczyć, że nagle w Docker.ps-ie pokazuje nam się dwa kolejne kontenery. Ulam API i ulam Postgres, które zdefiniowaliśmy sobie tutaj. Gratulacje. Udało nam się postawić te kontenery. No i to jest w sumie wszystko. Zawinęliśmy się w niecałą godzinę. Oczywiście to nie jest wszystko i jest więcej rzeczy, które można jeszcze o tym mówić. No i w sumie to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. I zachęcam do tego, żeby korzystać z Dockera, bo Docker jest po prostu bardzo wygodnym narzędziem i bardzo ułatwia pracę. Pytania? Dobra, uznaję to za nie. Dzięki wielkie. Zatrzymuję nagrywanie.